Sposobów na rzucenie palenia są setki. Jak mówią palacze, większość z nich jest jednak nieskuteczna. Trudno, żeby było inaczej, skoro do nałogowych palaczy nie trafiają nawet powtarzane przez lekarzy przestrogi, że to prosta droga do raka płuc czy zawału serca. W Światowym Dniu Bez Papierosa przypominamy, dlaczego ten jeden dzień bez tytoniu powinien zamienić się w tydzień, miesiąc, rok, a potem resztę życia. Paweł Jędrusik. Jeszcze nie tak dawno temu palenie papierosów kojarzyło się tylko z popiołem, dymem i brzydkim zapachem. I choć forma zaspokajania głodu nikotynowego przez lata się zmieniła, to nadal jest szkodliwa. Zawał serca, niewydolność serca, kardiomiopatię, schorzenia układu oddechowego, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zaostrzenie astmy, bo nie jest to tylko przyczyna, no, rak płuc, rak oskrzeli, w tym różne inne choroby nowotworowe, na przykład rak jajnika, rak krtani, żołądka, choroba wrzodowa. I choć wszystko to brzmi groźnie, to rzucanie palenia takie proste nie jest, o czym przekonało się już wielu palaczy. Rzucaliśmy, raz w 3 miesiące już nie paliliśmy, ale ciężko jest. Pan próbował? Ja próbowałem, nie paliłem rok czasu, a potem ja mówię, przy żonie znowu człowiek zaczął palić. Niektórzy próbują się oszukiwać, że kiedy zamienią zwykłego papierosa na tego elektronicznego, to będą się truć mniej. Przyjemny zapach nie powinien nikogo zmylić. Mogę sobie wyobrazić miejsce e-papierosów w sytuacji, w której osoba będąca nałogowym palaczem tytoniu chce zastosować terapię nikotynozastępczą, czyli jest zdecydowana, aby rzucić palenie i wyznaczyć sobie termin, stopniowo zmniejszając dawkę po 6, a może nawet na 12 miesiącach. Po zamianie na e-papieros całkowicie zrezygnować z nałogu nikotynowego. Badania na ten temat trwają, czy to jest skuteczne. Te badania wymagają długich obserwacji, żeby były jednoznaczne. I o ile niektórzy mogą debatować, które papierosy są bardziej, a które mniej szkodliwe, to wątpliwości nie można mieć co do jednego. Wszystkie szkodzą również naszemu portfelowi. Dlatego warto, by przypadający dziś dzień bez papierosa potrwał dla wielu dłużej niż 24 godziny.